Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, panie ministrze. I ustawa, nad którą procedujemy, jest to, jak wszyscy podkreślają, wielkim eksperymentem. I ma to wielki sens, ponieważ Korea, stosunki gospodarcze w Korei są bardzo zbliżone do Unii Europejskiej, więc jest to zrozumiałe, logiczne. Ja mam tutaj pytanie do pana ministra. Czy nie istnieje zagrożenie dla Polski takie, że po tym eksperymencie, myślę, że pozytywnym, istnieje jakieś zagrożenie dla Polski, że nasze relacje gospodarcze z innymi tygrysami azjatyckimi, gospodarczymi, a szczególnie z Chinami, nie zostanie to w jakiś sposób czy narzucone nam przez Unię Europejską relacje, które groziły jakimiś kosztami, czy też nie doprowadzi to do pogorszenia się stosunków gospodarczych z tymi państwami. Dziękuję.